Teraz bardzo, bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa na 5. koncercie 4. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Orkiestra Dęta z Lubawy pod dyrekcją Mateusza Raczyńskiego rozpoczęła ten koncert, a teraz to oczywiście w niezwykłym miejscu, niezwykły koncert, 5. z niezwykłymi wykonawcami. Drodzy Państwo, chciałbym przedstawić teraz wykonawców. Pan Mirosław Baka, to będą recytacje. Natomiast muzyczną część rozpocznie pani Róża Frąckiewicz-Śpiew. Pan Antony Wright, wokalista gospelowy. Pan Benedykt Frąckiewicz, klarnet, saksofon. No i oczywiście pan Tomasz Glanc, organy, pianino, jednocześnie dyrektor tegoż festiwalu. Drodzy Państwo, nie sposób nie powiedzieć coś o formie tego, co tutaj usłyszycie, a mianowicie duża część będzie właśnie w formie gospelu. To jest rodzaj chrześcijańskiej muzyki obrzędowej, sakralnej. Muzyka ta charakteryzuje się dominacją wokalu, teksty mają charakter chrześcijański, pochodzące z języka staroangielskiego. Nazwa gospel właśnie pochodzi od słów God spell, oznacza dobrą nowinę, czyli Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Gospel jako gatunek muzyczny wiąże się ściśle i negro spiritualnie często jest wspólnie określany jako spiritual gospel. Nie będę już Państwa nudził dalej pewnymi wywodami, zostawiam sam na sam z artystami. Thank you.
Bez tej miłości można żyć. Mieć serce puste jak orzeszy. Malutki los na parstkę pić z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie bić. O blasku próchna mówić dniej. O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone? Rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, którym wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwane nić. Odrzucam czysto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Do dawności, w głębokich warstwach. Czasem pośrodku drogi stanę. Może nieznanych pieśni garstka skrzyni żelazem nabijanych. A może dzban, a może łuk jeszcze się w łonie ziemi grzeje. Może pradawny domu próg, ten, którym wkroczyliśmy w dzieje. Stąd idę myślą w przyszłe wieki, wyobrażenia nowe składam. Kamień leżący na dnie rzeki oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie Wisły, a w nim podobna twarz ukryta. By na tej twarzy spokój był i dobroć, i rozumny uśmiech, naród mój nie żałuje się, walczy i tworzy, i nie uśnie. Pierścienie świetnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. Za te chwile, które dałeś nam, za te...
Dziękuję.